Zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia kombatantów ziemi lubańskiej został odznaczony krzyżem kombatanckim. Uroczystość wręczenia odznaczenia zbiegła się z zakończeniem roku szkolnego. Młodzież odśpiewała też hymn szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Lidia Błaszków. To szczególny dzień i szczególny rok w życiu szkoły. To 65. zakończenie roku szkolnego. Nasza szkoła liczy sobie już 65 lat. I 65. raz młodzież z radością czeka na wakacje. I droga młodzieży, w waszym imieniu, w swoim imieniu, i w imieniu całej społeczności szkolnej mam zaszczyt powitać naszych wielkich przyjaciół szkoły. Cieszymy się jej przyjaźnią i wsparciem od wielu lat. Na ten dzień czeka się cały rok. Zakończenie roku szkolnego jest podsumowaniem nie tylko pracy, ale radosnym oczekiwaniem na spełnienie różnych przyjemnych chwil w czasie wakacji, w czasie których mam nadzieję odpoczniecie. Młodzież właściwie przez lata nie się zmienia, tak twierdzą ci, którzy już wyrośli z wieku młodzieńczego. Ja przebywając tyle lat wśród młodzieży widzę, że wciąż jesteście tacy sami, że macie marzenia, lubicie się bawić, śmiać, psocić, łamać zasady czasami, ale przecież to wszystko jest wpisane w waszą młodość, w wasz młodzieńczy entuzjazm. A przy okazji przecież jesteście wspaniali, mądrzy, poważni, kiedy trzeba. Doświadczyliśmy w tym roku wielu trudnych zdarzeń. Ten rok był bardzo trudny. Los tak naznaczył i rodziców niektórych, i młodzież, w jakiś szczególny sposób. Nie wiąże tego z tą 65. rocznicą szkoły naszej, bycia wśród tych wszystkich pięknych instytucji, które krzewią kulturę, które uczą. Myślę, że chyba nie ma co przypisywać jakiejś magii niezwykłej, złej magii, złym emocjom. Tak się zdarzyło. Rok był trudny. Był to najtrudniejszy rok również mojej pracy. A jestem nauczycielem bardzo długo, od 87 roku już. Ale proszę Państwa i droga młodzieży, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Czekają nas piękne, słoneczne wakacje. Niektórzy będą musieli trochę popracować. Przecież osiągnęliście wspaniałe sukcesy. Przecież czeka Was następny rok i spotkanie z kolegami. Podczas apelu medalem Pro Memoria została odznaczona dyrektor placówki Lidia Błaszków. Na podstawie decyzji z dnia 25 stycznia 2009 roku w sprawie ustanowienia 60. rocznicy zakończenia
wojny światowej, uznaki okolicznościowej, monarskie, medal, promemoria, celem uhonorowania uczestników walk na wszystkich frontach oraz osób fizycznych, prawnych, szczególnie zasłużonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i mężczyznach, walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej, jak i wojny zakończenia, a także rekomendacji nadawania tej odznaki na wniosek Stowarzyszenia w Wojewódzkiej Żołnierzy 62 Grupami Specjalnym Komando wyróżnia medal promemoria. Pan Błaszczow Lidia, córka Józefa, pan podpułkownik Wojtasi Sławomir Zdzisława podpisał, poniosą wnioski kierownika Rzędu Spraw Kombatantów i Spraw Profesjonalnych na Stanisław Ciechanowski. Lidia Błaszków uważa, że ten medal nie jest jej osobistym odznaczeniem, mimo że to właśnie ona go imiennie otrzymała. Podkreśla, że medal Pro Memoria to wyróżnienie dla całej szkoły. To przede wszystkim wielka odpowiedzialność i zobowiązanie, jeśli chodzi o przekazywanie tradycji narodowych, tradycji patriotycznych młodzieży. Właściwie jesteśmy wyróżnieni wszyscy. Nasza szkoła ma ogromną tradycję, jeśli chodzi o współpracę z kombatantami, z byłymi więźniami Rzeczpospolitej. Bardzo jesteśmy zaszczyceni, a ja szczególnie. Jest mi niezwykle miło, że to właśnie mi przypadł ten zaszczyt przyjęcia tych dwóch medali, które właściwie są odzwierciedleniem pracy wielu pokoleń nauczycieli tej szkoły, wielu pokoleń uczniów, absolwentów i obecnych. W tej chwili uczymy młodzież w klasach proobronnych. Młodzież w tych klasach odbywa szkolenie wojskowe, bardzo ciekawe. Nawet jeśli młodzież nie wybiera później drogi w służbach mundurowych, to na pewno ma wiele wrażeń, satysfakcji. Na pewno uczy to ich tolerancji, dodaje im siły, pewności siebie. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Następnie odbyło się wręczenie Krzyża Kombatanckiego dla szkoły. Akt nadania zaprowadzono z motywacji patriotycznej działalność służącą upowszechnianiu, upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców wyzwolicieli ojczyzny. Z okazji 65. rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcom nadano honorowo zespołowi szkół ponadgimnazjalnych imienia kombatantów ziemi lubańskiej w Lubaniu kombatancki krzyż majątkowy zwycięzcom za zasługi obrońców i wyzwolicieli ojczyzny na trwałą pamięć narodową. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych mam zaszczyt dokonania aktu dekoracji tego pięknego sztandaru imienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ziemi lubańskiej, Lubań. Medalami za krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej zostały również odznaczone nauczycielki zespołu szkół. W tym roku szkoła obchodzi 65. rocznicę powstania. To rok szczególny. Przede wszystkim dlatego, że to już zbliża się zakończenie 65. roku szkolnego. Szkoła ma długą tradycję, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży. W rok po wojnie została utworzona szkoła zawodowa i mamy ogromne osiągnięcia, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży w wielu zawodach. Ten rok jest bardzo z jednej strony uroczysty, bo zostaliśmy tak pięknie wyróżnieni, odznaczeni, ale z drugiej strony obfitował wiele bardzo poważnych
zdarzeń, ale daliśmy sobie radę, jesteśmy, myślę, że wszyscy solidarni. Myślę, że współpraca z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą dała wspaniałe efekty, a teraz życzę młodzieży wspaniałych wakacji, odpoczynku, również moim pracownikom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Życzę, żeby ten trudny rok podsumować wspaniałym odpoczynkiem i myślę, że wszyscy nabiorą siły do pracy w nowym roku szkolnym. Burmistrz Arkadiusz Słowiński życzył nauczycielkom i uczniom udanego wypoczynku i wręczył kwiaty Lidii Błaszków. Uczniowie mimo przebytych trudności, pełni optymizmu, udali się na wakacje. Myślę, że to był dobry wybór w szkoła wojskowa, klasa wojskowa. Jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że taki był mój wybór. Gdzie na wakacje? Na wakacje do rodziny, do Niemiec, może z przyjaciółmi. Osobiście uważam, że był to bardzo dobry rok, świetnie spędzony, z przyjaciółmi i dobrze spożytkowany czas w szkole. Na koniec uroczystości odśpiewano pieśń.